Na koniec chcemy zapodać wam jeszcze mały ekstra. Dwa, cztery. Zapraszam. Dzień dobry, powoli budzimy się do życia w kolejnym dniu naszego outdooru. Jak widzicie, znajdujemy się w nieco innym miejscu, w trochę takim specyficznym, bo wylądowaliśmy przy cmentarzu, a wszystko dlatego, ponieważ dzisiaj w nocy w Mechelinkach na plaży, tam gdzie byliśmy zlokalizowani, strasznie mocno wiało. Troszkę to było stresujące, dzieci się budziły, że jest za głośno i tak dalej, więc o godzinie pierwszej w nocy w trybie takim ekstremalnym musieliśmy się przestawić. Przestawiliśmy się na najbliższą jakąś taką sensowną, spokojną miejscówkę. Czyli przejechaliśmy raptem 2-3 km do miejscowości Pierwoszyno i tylko od cmentarza na takim parkingu żeśmy się zlokalizowali. Nie sądzę, żebyśmy dzisiaj tutaj spędzali noc. Zobaczymy. Musimy się zastanowić, co robić, gdzie dalej się bujać. O tyle jest dobrze, że wyszło słoneczko, które ładuje nam solar. Bo wczoraj mieliśmy już taki dzień, że akumulator miał 9-8 V i już konwertera nie mogliśmy odpalać. Jedyne co mieliśmy z prądu to LEDy. Dzisiaj się już troszeczkę podładowaliśmy, myślę, że będzie dobrze. Mamy taki system, że dywaniki na noc rozwijamy. Na nadzieję nie zwijamy, bo za dużo było piasku. Pewnie mnie nie widać, bo nagrywam pod słońce. Jak wam się spało? Dobrze? Było dobrze, bo spałam po środku. Dobrze. Jasiu, jak ci się spało? Głośno było. A potem? Potem dobrze. A tobie jak się spało? Dobrze. Dobrze. Ciepło było? I Jana na koniec. Jak ci się spało? Dobrze, też mi było głośno w nocy. Co ty, przecież ty się nawet nie obudziłeś. Ale ja słyszałam trochę. Postanowiliśmy pójść na spacer, jak prawie każda polska rodzina w tym czasie. Wybieramy się do lasu. Postanowiliśmy się rozdzielić, bo też zbyt długie przebywanie tak w szóstkę na takim kwadracie jak przyczepa wiąże ze sobą pewne konflikty, można tak powiedzieć, i na chwilę się trzeba rozdzielić po prostu. No to zacieśnia to więzy siostrzano, braterskie. Ten czas tej całej epidemii jakoś tak sprawia, że dużo ludzi przypomina sobie o właśnie o takich miejscach jak las, jak morze, przyroda. Trzeba jednak zauważać pozytywne jakieś aspekty mimo wszystko tego wszystkiego, co się dzieje. Zwyczajny spacer do lasu może być radochą, nie, dziewczyny? Super. Fajnie jest. Fajnie? Jakiegoś ostatniego grzyba sobie. Grzyba szukamy. Dobra. A jakie, Julka, znasz grzyby? Kurę. Kurki. Kurki brązowe. Prawdziwki. No prawdziwki. Patrę. Jeszcze były takie te. Pod? Grzyb? Kip. Pod grzybki. No właśnie, pod grzybki. Gonimy Jaśminę! Gonimy Jaśminę! Szybko! Szybko, uciekaj! Uciekamy! Żyje się? Dobra. Fajne szyszki. Do czego one się nam przydadzą? Do lasu, bo my robimy las w takim słoiczku.
szyszki, liście, różne roślinne rzeczy. Te dziurki, o te tutaj, to są ich domki. Bo jak one tam wejdą, te takie właśnie robaczki, dziurki, to one mają tam takie przejścia i aż tutaj. I oni mają tam swoje domki, pokarmy. Powiem wam tak, że dzisiaj wypuszczałem ostatni odcinek vloga i jak zobaczyłem na nagraniach z kamery, jaką mam fryzurę, nie? I ogólnie jak wyglądam, to pomyślałem sobie, że chyba czas najwyższy się ogolić. Więc teraz barber, fryzjer, jakkolwiek, chyba Joanna, która już wykona dla mnie teraz zmianę mojego wizerunku. Jak ty będę wyglądał? Nie ma dzikich plaż, na której zbierałam bursztyny. Aha, mówi, że mnie śpiewał w filmach Boba. Dziękuję. I uwaga, selfie mirror. Oceniam efekty. Moja fryzjerka spisała się elegancko. Fajnie, taki luzik. Zrzucić troszeczkę filtra. Tym razem pod kosiareczkę wjeżdża Janek. Mimo, że żyjemy w odosobnieniu, Jonasz postanowił włączyć jeszcze dodatkową ochronę. Pełna ochrona przeciwwirusowa, aseptyczność, wszystko naraz. Potrzeba matką wynalazku. Nie wzięliśmy kart ze sobą, więc Jonasz wczoraj postanowił, że szybciutko je wyprodukuje. Zrobił całą talię, kierki, kareczka, trefliki, inne piki, wszystko tu jest. Co będziemy grali, Jonasz? Makao. W Makao. Dziś jest 21 marca, pierwszy dzień wiosny. Zagramy czy nie? Że coś chyba nie, coś chyba się w pogodzie poprzestawiało. Jaśmina! Matko! Co tam pada, Jaśmina? To jest śnieg? Leżymy sobie tu, opowiadamy bajeczki, mamy małą siestę, Aż tu nagle grat! Za oknem, proszę bardzo. Grat. Chodź tutaj do Julii. Nie! A tam trudno, mam mamusię. Tu jest. Zobacz. Tak? Nagrywacie cały czas. Wow, jaka ty jesteś piękna. Internet cię pokocha. Pa, pa. No i wylądowaliśmy z powrotem w domu. Po tym jak zaczął padać śnieg i grad, postanowiliśmy zlądować na naszej bazie. No, nasza przyczepa niestety nie jest jakoś tak mega przystosowana do warunków zimowych. W przyszłym tygodniu zapowiadają się bardzo fajne prognozy pogodowe, więc myślę, że za chwileczkę znowu będziemy gdzieś śmigać, gdzieś wyjeżdżać. Oczywiście z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią. Na koniec chcemy zapodać wam jeszcze mały ekstras, mały bonus track ze specjalnymi pozdrowieniami dla Kasi, G i Banasia, którzy bardzo o to prosili. Są to nasi serdeczni przyjaciele, więc serdecznie was pozdrawiamy. I szczególne pozdrowienia dla grubego Freda, który w komentarzu swojego czasu pisał, prosił, żebyśmy go pozdrowili, bo wtedy mama będzie z niego dumna. Co też czynię. W tym miejscu bardzo chcieliśmy podziękować Michałowi alias kapitanowi przyczepa, który swojego czasu mocno podlansował nasz kanał. To dzięki tobie teraz na naszym kanale dzieją się bardzo fajne rzeczy i za to tobie bardzo dziękujemy. Raz,
dwa. Raz, dwa, trzy i... Czemu to się dalej kręci? Cześć. Janek, jesteś?